Ten projekt, proszę Państwa, ma same plusy. Oddajemy w pełni zarządzanie kreślarnią naszym studentom. Wierzymy, że to, co będą tu robić, będzie przyciągało kolejne osoby. To jest klub dla studentów, ale klub, który, mam nadzieję, wierzymy w to mocno, będzie takim ważnym miejscem kulturalnym na mapie Koszalina. Ja pamiętam kreślarnię w latach, kiedy chyba kiedyś zajęła pierwsze miejsce w kraju jako klub studencki. I działo się tu, działo, był tu Jupi Podlaszewski niejaki, był tu Kot Kotecki i wspaniały teatr ruchu Blik, studencki, znakomity. No i wtedy wszyscy byliśmy młodzi i piękni, dziś tylko piękni niestety, co widać na załączonym obrazku. I cóż, życzę Wam, żeby to miejsce, ponieważ mnie najbliższa jest koszalińska kultura i kocham Koszalin właśnie za to, że ma wspaniałych ludzi tworzących tę kulturę, która uważam jest największym naszym skarbem w mieście, najlepszym towarem eksportowym i najpiękniejszą wizytówką. To jest właśnie wszystko to, co się dzieje wokół kultury. Kreślarnia wróciła na mapę koszalińskiej kultury i zdobyła numer 1 już wkrótce. Tego bardzo, bardzo życzę. A ja bardzo dziękuję tutaj, myślę, że tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten obiekt dzisiaj tak wygląda. Nie do tych, co go wcześniej zniszczyli, chociaż jakby nie zniszczyli, tak by dzisiaj nie wyglądał, więc też się trochę przyczynili do tego, że dzisiaj tak to wygląda. To było duże przedsięwzięcie, trochę kosztowało i myślę, że warto o nie dbać. Cieszę się, że studenci biorą to w swoje ręce. Myślę, że ten obiekt będzie stanowił perełkę taką w Koszalinie i nie tylko w Koszalinie. Będziemy mogli się tym chwalić na arenie nie tylko Polski. Mam nadzieję, że będziemy się tutaj spotykać równie licznie co dzisiaj i że tak naprawdę ten zaczynek i ta pierwsza impreza to jest impreza zorganizowana przez nas, zaprosiliśmy tutaj kogoś z zewnątrz, ale mam nadzieję, że faktycznie tutaj górować będą nasze pasje, nasze zainteresowania i mam nadzieję, że równie chętnie co dzisiaj będziecie tutaj przychodzić, ćwiczyć swoje pasje, czy to śpiew, czy to taniec, cokolwiek wymyślicie, jeżeli wpadnie Wam do głowy jakiś pomysł, my jesteśmy dla Was otwarci i my jesteśmy przede wszystkim dla Was, żeby realizować też Wasze pomysły, także ze wszystkim możecie się do nas, do parlamentu, do studenckich rad wydziałowych zgłaszać i będziemy myśleć, będziemy razem tutaj realizować fajne rzeczy. Także mam nadzieję, że będziemy się tutaj spotykać bardzo, bardzo licznie. Dzisiejsza atrakcja przyjechała z Berlina i z Koszalina i ten klub nie jest dla nich niczym obcy. W niczym obcy, bo tak naprawdę jak rozmawiałem z nimi przed dzisiejszym dniem, przed dzisiejszym wieczorem, to powiedzieli, że z radością tutaj wystąpią, bo po raz pierwszy wyniosą stąd pieniądze, bo w historii, że tak powiem, swojej bytności w kreślarni zostawili więcej niż kosztował ten remont. Dlatego bardzo się cieszą, że mogą dla Was wystąpić. No i nie pozostaje nic innego, jak zaprosić ich na scenę. Darek Gadowski i Jacek Stramik. Dzień dobry. Witamy wszystkich gorąco. Z tej strony prorektor Jacek Stramik. A to kanclerz Darek Gadowski. Wielki brawa. Bardzo mocno. Dobry. Bardzo się, a czemu tam ludzie właśnie z tyłu tak sobie słuchajcie, stoją? Przecież jest mnóstwo miejsc, na przykład w pierwszych rzędach, którzy są jacyś radni, możecie siadać na ich miejsca, nie ma problemu. Boją się teraz z tyłu stoją. Dzień dobry, chcieliśmy tak powitać, podziękować właśnie za zaproszenie. Bo... Jesteśmy zachwyceni, że studenci mogą być otoczeni taką opieką przez właśnie władzę. Nieobecny pan prezydent, bardzo się cieszymy, że też zaszczycił na 2 sekundy swoją obecność. Słyszeliśmy dokładnie. Ma dużo do roboty, on musi podtrzymywać most. Kraków ma smoka, Warszawa Pałac Kultury, a my mamy nasz wiadukt piękny. Myśleliśmy, że tam będziemy musieli występować z racji takiej przynależności, ale udało się tutaj, wyremontowanym. Także zaczniemy małymi krokami. Najpierw w kreślarnię, potem w wiadukt. Tak, potem do miasta pracowałem, a potem do twoja stara. Proszę bardzo, 3 największe zabytki. Tak jest. Także jesteśmy tutaj pięknie jako rozrywka. Właśnie tak się zastanawialiśmy, że takie miejsce miało być kulturalne, a przyszliśmy my. Trojański kamstwa w jakichś biurkach kultury. Tak, ale stand-up no taki jest niestety, no musi być trochę mocniejszy, tak? Powiedzcie mi, czy w ogóle ktoś był na stand-upie na żywo? Zróbcie hałas. Ktoś był na stand-upie na żywo?
rozkłada się ten hałas po całej sali. Przód jest tylko taki amatorski i usiadł w pierwszych rzędach. Oczywiście, dobrze, tak jakby się nie bało. No super. Nie, kiedyś pan prezydent obiecał, że odwiedzi jedno czyli z nas. Przyjdzie do nas. Tak, bo my prowadzimy scenę stand-upową 2013, od zamierzchłych czasów. Przyjeżdżają do nas komicy z całej Polski w cyklu tam comiesięcznym. Się staraliśmy, żeby było co miesiąc. Niestety przeszkodziły nam różne aspekty rzeczywistości, w tym wiadomo, no pana widzę już w masce, czyli pandemia nam przeszkodziła. Bardzo. I co? Co jeszcze nam przeszkodziło? To, no, trochę nasze lenistwo czasem. Nałogi. Tam, tak, nałogi i w ogóle tak. No i oj, właśnie, na przykład finanse. Także różne rzeczy nam przeszkadzały, ale cieszymy się, że powoli wracamy do normalności. No nie? Mam nadzieję, tak, że już tak to zostanie. I kiedyś, słuchajcie, przy okazji jednej z imprez, ja widziałem taki ładny plakat Kocham Koszalin i pan Piotr Jedliński wstał, więc ja umiem obsługiwać Painta, dopisałem na niebiesko Kocham Stand-up Koszalin. I wrzuciliśmy to na nasz fanpage i to się okazuje, tak, pan prezydent okazał się w miarę wyluzowany, odpowiedział na to. Dystansu, tak, pochwalił, na, powiedział. Tak, powiedział, na następną imprezę wpadam i nigdy nie przyszedł. I nie przyszedł, dokładnie. I się śmiejemy, że mógł przyjść za darmo, a potem musiał to za to płacić za nas i tutaj przyszedł. I też nie został i poszedł sobie. Ale cieszymy się, że reszta została. I chcieliśmy spytać w ogóle, co tu za studenci przyszli. Jakiego, co to są za kierunki, słuchajcie, bo jesteśmy ciekawi. Ja wiem, że na Politechnice jest tak, budowa maszyn, mechatronika. Ekonomia, zarządzanie. Dziennikarstwo. Języki są jeszcze? Niemiecki kiedyś był, angielski. Był, no ja sam, ja skończyłem tutaj szkołę i zobaczcie, jestem teraz. No widzicie, można? Można. No właśnie, także pamiętajcie, przejmujcie się, dokładnie, przejmujcie się, ja mam dyplom, nie wyjdzie.